Moim gościem jest Ewelina Sobczyk, śpiewaczka operowa, prezenterka telewizyjna, a także aktorka teatralna. Witam cię, Ewelino. Witam bardzo serdecznie. Powiedz, kiedy zaczęłaś pierwsze kroki stawiać na scenie jako śpiewaczka operowa? W jakim wieku? Jako śpiewaczka operowa to zupełnie nie tak dawno. Jako wokalistka dużo wcześniej, bo śpiewem interesowałam się już od dziecka. No i tak naprawdę już w wieku 10 lat udałam się do takiego zespołu. To był harcerski zespół artystyczny Słoneczni i tam szlifowałam swój głos i taniec, bo to był zespół, który zarówno śpiewał, jak i tańczył. Więc tam już jakieś pierwsze takie szlify, pierwsze szkolenia odbierałam, ale jeszcze wtedy absolutnie nie wyobrażałam sobie, że będę śpiewaczką operową. Cały czas gdzieś tam pozostawało to jednak w strefie takiego śpiewu rozrywkowego. Jako nastolatka też śpiewałam w zespołach takich typowo garażowych, gdzieś tam rockowych, bardzo różną muzykę. Jako gimnazjalistka brałam udział w konkursach piosenki poetyckiej, poezji śpiewanej, która też zawsze bardzo mnie interesowała. No i tak naprawdę gdzieś chyba już po pierwszych studiach, bo najpierw jeszcze skończyłam studia germanistyczne na Uniwersytecie Śląskim i już po pierwszych studiach uznałam, że ta germanistyka to chyba nie jest do końca moja droga i postanowiłam spróbować swoich sił w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Tam przy Gliwickim Teatrze była taka szkoła, studium wokalno-baletowe, no i postanowiłam, że tam się spróbuję dostać. Udało mi się, dostałam się. No i okazało się, że tam śpiew, który jest prowadzony, to właśnie śpiew klasyczny. I jakoś tak wyszło, że po pół roku podsłuchała pod drzwiami moją lekcję dyrektorka szkoły i uznała, że to jest dobry moment, żeby wysłać mnie na konkurs wokalny. No i pojechałam na konkurs dla średnich szkół muzycznych, gdzie otrzymałam wyróżnienie, ale to wyróżnienie nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że poznałam tam dyrektora jury tego konkursu, a później mojego profesora z Akademii Muzycznej, który powiedział, że nie ma na co czekać, wiek już mam słuszny, więc już nie ma czasu, tylko trzeba jak najszybciej na Akademię Muzyczną zająć się studiami, śpiewem. I że jego zdaniem, a był to specjalista, jest to dla mnie odpowiednia droga. No i wtedy już rzeczywiście nie zwlekałam, tylko od razu zrezygnowałam z tej szkoły, ze studium wokalno-baletowego i przeniosłam się na Akademię Muzyczną, którą ukończyłam. A jakie cele sobie stawiasz jako śpiewaczka operowa? To jest znowu takie, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę myślę, że wiele śpiewaczek ma takie cele, żeby osiągnąć taki sukces, śpiewać w Metropolitan czy w La Scali. I ja szczerze mówiąc nie miałam nigdy takich ambicji, bo wydaje mi się, że uszy wszędzie są te same. I czy ja zaśpiewam w małej polskiej wiosce, czy zaśpiewam gdzieś we Włoszech, czy w Nowym Jorku, to tak samo będę mogła wpływać na słuchaczy, tak samo ja będę mogła interpretować i tak naprawdę no, nie ma to większego znaczenia. Oczywiście idą za tym zupełnie inne pieniądze, ale one nie są dla mnie najważniejsze. Jakoś najważniejsze jest dla mnie moje dobre samopoczucie, spełnianie się, to, że mogę też komuś innemu sprawić trochę radości i w jakiś sposób po prostu wyrażać siebie poprzez sztukę, poprzez śpiew. A Ewelina, powiedz, gdzie najdalej śpiewałaś? W jakim kraju? A śpiewałam i w Niemczech dużo się zdarzało śpiewać i oczywiście Czechy, Słowacja, także gdzieś tam tutaj w okolicy, powiedzmy. A poza Europą? Poza Europą nie. Nie śpiewałam, chyba że na wakacjach jakieś karaoke, ale
występy nie. A z którego dzieła jesteś najbardziej dumna? A ja mam właściwie, mam kilka takich swoich gałęzi, swojej działalności i właściwie to nie ma chyba czegoś takiego, że z czegoś jestem najbardziej dumna, z czegoś innego mniej. Cieszę się bardzo z tego, że mam możliwość rozwijania się w różnych kierunkach i właściwie z tego, że te kierunki w jakiś sposób, chociaż nie spodziewałabym się tego nigdy wcześniej, to jednak te kierunki okazują się być mi bliskie i być dla mnie osiągalne. I to na przykład właśnie, czy praca w telewizji, jako pogodynka, jako prezenterka, no zupełnie bym sobie wcześniej nie wyobrażała, że mogłabym robić coś takiego, a tu przyszła taka propozycja, postanowiłam, że dobra, sprawdzę się po prostu, sprawdzę, czy mogę się do tego nadawać. Jeśli nie będę się nadawać, to przecież powiedzą mi od razu, wyrzucą mnie i tyle, więc nie mam nic do stracenia. A byłaś jako pogodynka w TVP Katowice. Tak, tak, tak. Byłam właśnie, pracowałam przez kilka lat jako prezenterka w TVP 3 Katowice, jako pogodynka. No i no tak właśnie postanowiłam, że sprawdzę się. Zobaczę, jeśli to będzie coś dla mnie, to zawsze jest jakaś szansa rozwoju, nauczenia się czegoś. I rzeczywiście bardzo dużo z tej pracy wyniosłam, bo oprócz tego, że po prostu trzeba było stanąć przed kamerą, odpowiednio się zaprezentować, powiedzieć coś w odpowiedni sposób, to również nauczyło mnie prowadzenia na przykład koncertów na żywo, ponieważ trzeba było też nieraz przeprowadzić jakąś transmisję na żywo. Zdarzało mi się spod skoczni w Wiśle na przykład zapowiadać prognozę pogody, czy ze Stadionu Śląskiego i to były transmisje na żywo, no więc był to dużo większy stres i trzeba było się z tym zmierzyć, a to pozwoliło mi potem lepiej pracować na scenie. Takie inne działalności, z których też jestem bardzo dumna, a też bym się nie spodziewała, że mogę się tam odnaleźć, to na przykład dubbing. Bo też w życiu bym nie podejrzewała, nie wiedziałabym nawet, gdzie się zgłosić, gdzie pójść i jak to się wszystko robi, od czego zacząć. A po prostu podczas któregoś koncertu pan, który nagłaśniał koncert, zapytał, czy nie chciałabym spróbować. Ja mówię, no raczej nie wiem, żebym miała jakiś talent w tym kierunku, ale mówię, okej, spróbować zawsze mogę. Poszłam, spróbowałam, no i już chyba miesiąc później zagrałam kilka głównych ról w bajkach dla jednej ze stacji telewizyjnych. A możesz powiedzieć, no, jakich? To była stacja, jest właściwie cały czas Jim Jam Polsat, bo dla tej stacji nagrywamy bajki. Jakie to były bajki? Na przykład była bajka Krecik Boy. Była Jaja i Zuk, Dziki Świat, Braci Krat. No tych bajek było tam troszkę. Teraz było, była coś, Dolina Pani Pająkowej, Słoneczna Dolina, coś takiego. No także było dużo tych bajek. Już też kilka lat się tym zajmuję. No i też jest to dla mnie ogromna przygoda. I tak naprawdę to chyba właśnie z tego jestem dumna, że mogę w tych różnych dziedzinach się rozwijać, próbować swoich sił. A powiedz, Ewelina, kto cię najbardziej zmotywował do pracy artystycznej? Kto mnie zmotywował? Ja chyba miałam szczęście, tak zawsze, jak też rozmawiam z moimi rodzicami, to gdzieś sobie wspominamy, że ja miałam szczęście do dobrych ludzi na swojej drodze i już na samym początku właśnie w Zespole Słoneczni, o którym wspominałam, taką pieczę nade mną sprawował druh, to był zespół harcerski i druh Edward Sośnierz. To była taka osoba, która gdzieś tam odkryła we mnie taki talent muzyczny, i z którą ja czułam, że nadajemy też na tych samych falach, pomimo dużej różnicy wieku, to jednak byliśmy takimi bratnimi duszami
Ja teraz po latach prowadzę ten zespół Słoneczni, bo ten druh, no już jako starsza osoba schorowana na łożu śmierci, poprosił mnie, żebym ten zespół przejęła i żebym kontynuowała dzieło. Zespół już istnieje 60 lat i od 7 lat ja prowadzę ten zespół wokalnie, uczę dzieci. No także myślę, że u mnie to jest właśnie szczęście do takich dobrych osób. Później, tak jak już wspomniałam, mój profesor z Akademii Muzycznej, który tak naprawdę też wyłapał mnie w takim momencie, gdzie ja już nie sądziłam, że zajmę się w życiu muzyką. Już myślałam, że będę robiła co innego, a tak dla siebie chciałam jeszcze zrobić sobie to studium wokalno-baletowe, żeby może gdzieś tam obijać się o scenę, może znaleźć kiedyś zatrudnienie w teatrze, może w chórze, może gdzieś, żeby po prostu ten świat całkiem mi nie uciekł. No a dzięki profesorowi, to był profesor Jan Balarin, z którym zresztą cały czas mam też kontakt i uwielbiam mojego profesora, no to dzięki właśnie profesorowi moje marzenie się spełniło i tak naprawdę dzisiaj zajmuję się sztuką, zajmuję się muzyką i to jest no, główne źródło mojego utrzymania też, bo zazwyczaj tak się mówi, że ach, ze sztuki nie da się wyżyć, warto znaleźć sobie jakiś lepszy zawód, pewniejszy. Rzeczywiście nie jest to łatwy kawałek chleba, ale właśnie dzięki temu, że spotkałam na swojej drodze odpowiednich ludzi, to jakoś po prostu udało mi się. I to były takie chyba osoby, które najbardziej motywowały mnie do pracy. A powiedz, co cię inspiruje do pracy artystycznej? Tych inspiracji to tak naprawdę jest wiele, bo to jest chyba tak naprawdę odkrywanie. Za każdym razem, każda rola, każda postać, w którą muszę się wcielić na scenie, ma swój charakter. Ja trochę jestem też takim domorosłym psychologiem, lubię bardzo takie tematy psychologiczne. Chciałam też kiedyś studiować psychologię, ale wszystkiego naraz się nie dało. Więc to chyba jest takie fajne, że za każdym razem można odkrywać jakąś postać, taki jej rys psychologiczny, wcielać się, badać te emocje. One bardzo inspirują też do śpiewania potem, bo wiadomo, że w zależności od stanu, w jakim znajduje się moja postać, czy jest to jakaś rozpacz, czy jest to zakochanie, uniesienie, czy może złość, to w zależności od tego ja muszę zaśpiewać. Więc to jest coś takiego, co rzeczywiście jest źródłem, z którego ja wychodzę śpiewając. Ale też właśnie chyba to, że czy na przykład w bajkach też zdarza mi się śpiewać piosenki do bajek, to w bajkach też bardzo różne są historie, bo i śpiewamy o przyjaźni, i o przyrodzie, i czasami o ekologii, o miłości oczywiście też się zdarza, o miłości jest chyba najwięcej piosenek, tak mi się wydaje, to jest chyba największe. Także po prostu co mnie otacza, życie ludzi, zwierząt, które uwielbiam, kocham bardzo wszystkie zwierzęta, to chyba to jest inspiracją moją. A czy byś chciała powtórzyć sukces największych śpiewaczy operowych? I jakiego? Czy chciałabym powtórzyć sukces? Tak naprawdę za tymi sukcesami tych śpiewaków kryje się też nieraz jakiś dramat, bo to też w sumie ostatnio mam takie trochę zainteresowanie, że czytam wiele biografii, słucham biografii różnych artystów, różnych postaci ze świata kultury i oprócz tego, że one są oczywiście uwielbiane, wspaniałe, mają ogromne talenty, to sporo w ich życiu też kryje się takiego dramatu, który gdzieś tam ukrywany jest oczywiście przed kamerami, przed światem zewnętrznym, no ale przecież to są i depresje, i po prostu napięcie, taki stres, w którym ciągle żyją te osoby. Jest to oczywiście też gdzieś tam problem z
fotografami, którzy podążają za nimi ciągle i tak dalej. Szczerze mówiąc, chyba nie chciałabym takiego życia. Bardziej cenię sobie to życie, które mam teraz, to, że mogę współpracować z dziećmi, młodzieżą, bo pracuję w Pałacu Młodzieży, prowadząc właśnie zespół Słoneczni. I chyba to jest taki mój większy, dla mnie to jest prawdziwy sukces, że łączę w sobie kilka światów, w tych światach czuję się bardzo dobrze, mam w tych światach przyjaciół i czuję się bezpiecznie. I chyba to jest dla mnie większy sukces. A powiedz, jak wygląda twój przeciętny dzień? Co robisz, jak nie masz akurat występów? No więc moje dni są, właściwie każdy dzień jest różny. Każdy dzień wygląda inaczej, dlatego że ja każdego dnia pracuję gdzie indziej jako ktoś inny. Bo w poniedziałki na przykład i w środy pracuję właśnie w Pałacu Młodzieży, prowadzę tam zespół Słoneczni. We wtorki jeżdżę do prywatnej szkoły muzycznej Passion Art, gdzie uczę śpiewu, prowadzę lekcje indywidualne ze śpiewu. Czwartki, piątki to są takie dni, gdzie zazwyczaj odbywają się próby jakieś teatralne czy próby przed koncertami. No i oczywiście weekendy to zazwyczaj są koncerty, spektakle. A koncerty też są różne, bo śpiewam zarówno muzykę taką rozrywkową i jazz, jak i muzykę klasyczną. I występuję z orkiestrami, i występuję z tancerzami, i z teatrem, więc jakby tych znowu w zakresie śpiewu znowu jest kilka światów tak naprawdę, z którymi mam kontakt. No i to... Także ja mam codziennie tak naprawdę jakiś inny ten dzień. W różne miejsca wyjeżdżam, bo koncerty oczywiście odbywają się w całej Polsce, więc dużo też podróżuję, ale lubię takie życie. A kiedy nie masz prób, to co robisz? Jak masz wolne? To czym kiedy się mam zajmę? Wolne, lubię się wyspać. Lubię spędzać czas ze swoim kotem, którego mam od 5 lat, bo przygarnęłam kotka. I no tak naprawdę poświęcam chyba wtedy ten czas rodzinie. To jest taki moment też, kiedy mogę się spotkać i z rodzicami, czy z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi. No chyba poświęcam właśnie tak na to życie takie prywatne, na które tak na co dzień mało jest czasu. To wtedy lubię w spokoju. Oczywiście wycieczki też, bo ja bardzo lubię wycieczki, podróże. A gdzie? Uwielbiam zwiedzać. Tak naprawdę lubię takie niepopularne kierunki. Lubię nawet jakieś małe wioski. Wybieram jakieś miejscowości, które zupełnie nie są znane, a na przykład jest tam coś do zobaczenia. Jakiś zabytkowy kościółek albo jakiś mały zamek, pałacyk, ciekawy park. To bardzo lubię takie miejsca, bardzo lubię też zwiedzać muzea. Śmieję się często, że jestem chyba takim uciążliwym gościem muzeów, dlatego że no spędzam po kilka godzin w muzeum i czytam wszystko, co jest do przeczytania, oglądam wszystko, co jest do obejrzenia, dotykam to, co jest do dotknięcia. Więc no jestem takim chyba gościem, który wykorzystuje do maksimum wszystkie możliwości, które są dane. Ewelina, zbliżają się święta wielkanocne. Możesz powiedzieć, gdzie będziesz spędzać święta i z kim? Święta spędzę tradycyjnie z moją rodziną, z moimi rodzicami, z kotem i z naszymi też zwierzaczkami, którymi się opiekujemy. To są takie wolno żyjące też kotki, które dokarmiamy i spędzimy je w lesie, bo mamy taki swój domek w lesie, do którego uwielbiamy wyjeżdżać właśnie, kiedy mamy wolny czas, jakieś wakacje, to tam bardzo lubimy wyjeżdżać. No i teraz już będzie też takie otwarcie właśnie sezonu i już święta spędzimy w lesie, w towarzystwie natury.
którą też bardzo, bardzo właśnie lubię. Uwielbiam ten spokój, szum drzew, śpiew ptaków. To jest coś, co bardzo mnie relaksuje. No i tak właśnie, to będą chyba takie wymarzone święta. Spokojne, z dala od zgiełku miasta. A co byś chciała na koniec jeszcze dodać? Co bym chciała dodać? Chyba to, że warto jest spełniać swoje marzenia. Ja kiedyś nie wierzyłam w to, że moje mogą się spełnić, a jednak spełniają się, nawet takie, które były gdzieś zakopane bardzo, bardzo głęboko na dnie serca i o których nawet nie śmiałam wspomnieć Panu Bogu, ponieważ jestem też osobą wierzącą, więc wierzę w to, że te marzenia pomaga mi spełnić Pan Bóg i że to po prostu Pan Bóg daje mi taką łaskę, że mogę działać i rozwijać się w swoich wymarzonych kierunkach. I chyba to chciałabym wszystkim powiedzieć, żeby nie bali się spełniać swoich marzeń, żeby nie myśleli, że to jest niemożliwe, żeby coś osiągnąć. Zawsze warto próbować, zawsze warto iść z podniesioną głową. Nie mamy nic do stracenia. Ja wychodzę z takiego założenia, że nie mamy nic do stracenia, po prostu próbujemy. Jak się nie uda teraz, to może uda się następnym razem. Dziękuję Ci, Ewelina, że chciałaś wystąpić na moim kanale. No i że już za dobry tydzień święta życzę Ci wesołych świąt i smacznego jajka. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mi jest miło, że zostałam też wybrana do grona takich osób, które na taką rozmowę zasługują na Twoim kanale. Także też pozdrawiam Cię serdecznie, ściskam. No i oczywiście życzę i Tobie, Bogusiu, i wszystkim, którzy będą nas oglądać, wszystkiego najlepszego na święta, błogosławieństwa Bożego, radosnych, rodzinnych świąt.